W tym odcinku zamierzam przedstawić różne instytucje wydające i obsługujące karty kredytowe. Zacznijmy od organizacji płatniczych. Organizacje płatnicze czasami jest to sieć, ludzie, którzy prowadzą system kart kredytowych. Przykłady to Visa, MasterCard, MasterCard, American Express, discover Ci ludzie dbają o systemy informatyczne, o przestrzeganie umów łączących banki i tym podobne. Na potrzeby tego filmu uprościmy sprawę. Powiedzmy, że to sieć 1, na przykład Visa. A tu będzie sieć 2. To może być Mastercard. Mastercard. Narysowałem kółka, ale gdy będę objaśniał, zobaczycie, że chodzi o sieci. Powiedzmy, że jestem bankiem. Nazwę się Bankiem A. Bankiem A. Uznaję, że będzie dla mnie korzystne, jeśli wydam kartę kredytową. Będę mógł udzielać kredytu klientom, oni będą płacić odsetki, może trochę zarobię, to będzie dobry biznes dla mojego banku. Idę więc do wizy i pytam, czy mogę zostać członkiem Waszej sieci? Wiza ma swoje zasady. Jeśli bank jest legalny i obiecuje tych zasad przestrzegać, to zostanie przyjęty. Przystąpiłem do sieci i oczywiście nie jestem tam jedyny. Jest mnóstwo innych banków. To może być bank B, to bank C, a to bank D. A to są sieci, mają więc własne banki członkowskie. Tu jest sieć Mastercard. W tej sytuacji Powiedzmy, że jestem klientem banku A. Pytają, chcesz kartę? Tak, bo nie lubię nosić gotówki. Dajcie mi kartę. Wydają kartę kredytową, która wygląda tak. Karta kredytowa. Każdy widział kartę. U góry jest napisane Bank A. Bank A. Jest tu też numer karty kredytowej, wyłącznie mój. Numer karty. Moje nazwisko. Może termin ważności? A tu w prawym dolnym rogu napiszą, do której sieci należy. W tym przypadku to Visa. Karta wydana tu będzie miała napis Mastercard. American Express też napiszą. Będzie napis lub hologram. Świetnie, mam kartę kredytową. Wiemy, jak to jest. Użyję karty, zadłużę się i w przyszłości spłacę dług bankowi albo go przetrzymam i naliczą odsetki. Zwykle są dość wysokie, więc będę spłacał szybko. Ale jak to wszystko działa w sieci? Powiedzmy, że idę do sklepu spożywczego. Narysuję na pomarańczowo. Powiedzmy, że idę do sklepu spożywczego. Oznaczę go literą G i kupię towary za 100 dolarów. Chcę zapłacić nową kartą kredytową. Zapiszę. To jest emitent, bank, który wydaje kartę. W sklepie mówię, chciałbym zapłacić kartą kredytową. Sklep spożywczy, jeśli akceptuje karty, musi mieć związek z innym bankiem gdzieś w sieci Visa, żeby przyjąć płatność wizą. Powiedzmy, że mają związek z bankiem B, tutaj. To jest merchant bank, czyli agent rozliczeniowy. Agent rozliczeniowy nie musi być bankiem. Ten agent rozliczeniowy jest graczem, który chodzi do placówek handlowych i mówi: "Teraz przyjmujecie tylko gotówkę albo American Express. A może byście też akceptowali wizę lub Mastercard? Będziecie atrakcyjniejsi dla większej liczby klientów i klientom będzie wygodniej. A my tylko weźmiemy drobny udział od każdej transakcji." Przedstawiciele takich banków kaptują detalistów. To był sklep spożywczy. Może ktoś z banku B pójdzie i skaptuje szewca? Może ściągnie do sieci, bo ja wiem, krawca? Detaliści teraz zaczną akceptować karty Visa, bo ich agent rozliczeniowy jest członkiem sieci Visa. Mógłby być członkiem sieci Mastercard, nieważne. To jest organizacja płatnicza, a to jej sieć. Teraz ten facet będzie akceptował karty Visa. Dam mu więc swoją wizę i najpierw będzie autoryzacja. Autoryzacja. Chodzi o sprawdzenie, czy jestem wypłacalny. Czy za środki z tej karty mogę kupić produkty spożywcze warte 100 dolarów? Kiedy więc przesunę kartę albo zrobi to sprzedawca, zostanie wysłana wiadomość z terminala, z tego punktu sprzedaży, do agenta rozliczeniowego. Informacja trafi do wizy. Tam powiedzą: to jest karta banku A. Podadzą numer bankowi A przez własną sieć. Bank A zajrzy do swojej bazy danych i powie: "Tak, Salma ma 1000 dolarów kredytu. Nie wyczerpał go, jest wypłacalne. Autoryzujemy." Ta wiadomość biegnie przez sieć do banku B i mamy autoryzację. Później następuje transakcja i w końcu oczywiście nie wystarczy autoryzacja, żebym wyszedł z zakupami. Ten człowiek oczekuje wypłaty pieniędzy za to, że dał mi produkty spożywcze. Oczekuje 100 dolarów. Te 100 dolarów weźmie się z banku A. Ale nie dostanie on całych 100 dolarów, bo oczywiście każdy z tych graczy świadczy usługę. On wszedł do sieci i proponuje kredyt. On proponuje kredyt. Proponuje kredyt. Operator sieci lub organizacja płatnicza oferuje swoją sieć. Są też inne usługi i różne mechanizmy zabezpieczające. Mówią, Sal mieszka w Chicago, ale kupuje jedzenie warte 100 dolarów w Salzburgu albo w innym nieprawdopodobnym miejscu. Może to być sygnał ostrzegawczy. Są zabezpieczenia. Wszyscy świadczą usługi. Ten człowiek może zapewniać terminale, elementy sieci, każdy weźmie jakiś udział. Dostaje więc warte 100 dolarów produkty spożywcze. Zakupy warte 100 dolarów. 100 dolarów. Tu jest 2%, ale nie musi tak być. Po prostu zaokrąglam. To nie jest nieprawdopodobna liczba. Pasuje do sytuacji. Z tych 100 dolarów, które facet mógłby dostać za jedzenie, musi zapłacić 2%. Musi. Zapiszmy to tak. Musi zapłacić 2%, w tym przypadku 2 dolary, bo to 2% ze 100 dolarów. Musi zapłacić 2 dolary stopy dyskontowej. Stopa dyskontowa. Stopa. Dyskontowa. Dla agenta rozliczeniowego. Dla banku. Powiecie, temu to dobrze, dostaje 2% od każdej transakcji. Ale musi się podzielić z tymi ludźmi. Gro tej sumy idzie do banku A. Z tych dwóch dolarów zaokrąglam, bank A. Teraz musimy podzielić 2 dolary. Powiedzmy, że bank A dostaje 1,70 dolara. Taka mogłaby być stawka. Zmieniają się one. Zależą od banków. Sieć może zmienić stopy procentowe. Dolar 70 trafia do banku A. Bank emitent teraz, gdy mam zadłużenie, będzie mógł naliczać odsetki. Także dostał dolar 70 za transakcję. Ten dolar 70 z 2 dolarów nazywa się opłatą interchange. Tu właśnie mamy opłatę interchange. Opłata interchange Zwykle ustalana przez poszczególne sieci. Chociaż nie jest wspólna dla wszystkich. Bank mówi, nasza opłata Interchange to x% transakcji plus 10 centów. I tyle właśnie bank B zapłaci bankowi A. Zatem to jest działka banku A od stopy dyskontowej. Z dwóch dolarów, które ten facet nalicza drugiemu. Sieć, czyli organizacja płatnicza zarabia różnorako, ale ogólnie na każdej transakcji. W tej sytuacji zarabiają 1 tysięczną od transakcji 0,1%. W tym przykładzie 10 centów od stopy dyskontowej, którą naliczył on, pójdzie do organizacji płatniczej. Do niego albo do sieci. Zawsze gdy dokonujecie transakcji, organizacja płatnicza dostaje procent od zakupów. Jemu więc zostanie. Zobaczmy. $70, $80, zaczynamy od $2 i jemu zostanie 20 centów. Gdy cała transakcja zostanie dokonana, czyli każdy otrzyma pieniądze, ten bank wyśle bankowi rozliczeniowemu wizy $100 dolarów minus $$70, które zatrzymuje jako opłatę interchange. Wyśle więc wizie. Ile to będzie? $98,30 dla wizy. Wiza zatrzyma 10 centów z tego. Wyślę do agenta rozliczeniowego, a on dostanie 98,20. I zatrzyma 20 centów dla siebie, a detaliście da 98 dolarów. Liczby nie są dokładne, ale chciałem dać Wam ogólne pojęcie o systemie. Żeby detalista mógł skorzystać z całej tej infrastruktury, musi zapłacić 2% od transakcji. Nie zawsze będzie 2%, zaokrągliłem dla wygody. Ten facet korzysta, bo zyskuje dostęp do sieci. Klientom jest wygodnie. On oczywiście uzyskuje jakąś opłatę. Im więcej detalistów ściągnie, im więcej ich skaptuje, tym więcej udziałów od transakcji otrzyma. Visa bierze mały procent od wielu transakcji. Tak zarabia pieniądze. Oczywiście musi wydać część z nich na całą tę infrastrukturę. Bank A otrzyma opłatę interchange, a była to większa część stopy dyskontowej detalisty. Zupełnie niezwiązanej oczywiście ze stopą procentową obowiązującą na szerokim rynku. I oczywiście przedłużają kredyt mnie. Nie muszę od razu spłacać tych 100 dolarów. Może zażądają 15-20% rocznej stopy procentowej od tych odsetek, dopóki nie spłacę długu. Oczywiście będą jakieś spłaty minimalne. Mam nadzieję, że trochę się wyjaśniło. Do następnego odcinka.